panem Piotrem Kucznirem, pisarzem, publicystą, regionalistą, miłośnikiem Dolnego Śląska, a także przewodnikiem Zamku Czocha oraz wiceprezesem Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha. Pan Piotr w swoich książkach, nie tylko książkach, przedstawia historię Zamku Dolnego Śląska, a dzisiaj, i rozwiewa, to jest co ważne, rozwiewa mity i legendy, które urosły wokół tych zamków, a dzisiaj przedstawi nam Pan z pewnością niezwykle ciekawe historie związane z Zamkiem Czocha. Zapraszam. Spotykamy się na spotkaniu autorskim dotyczącym książki Zamek Czocha. Proszę Państwa, zawsze w tym momencie mam dylemat, jakby tu rozpocząć. Czasami tak patrzę, delikatnie wodząc po twarzach osób zebranych, co powiedzieć, jaki temat wybrać. Czy bardziej dosadny, czy mniej dosadny. Co skłoniło mnie do poznawania historii Zamku Czocha i w ogóle historii całościowo, bo może Państwo powiedzieć, że Zamek Czocha książka jest tylko pochodną, bo pisze też artykuły na temat ziemi przede wszystkim łużyckiej, górno-łużyckiej, a ona jest bardzo ciekawą historycznie ziemią. Zapraszam już teraz Państwa, w kwietniu będzie nowa wystawa i z planami, i z zdjęciami Zamku Czocha. Ale w tej kwerendzie dodatkowe zdanie wyłoniło się wśród tych tysięcy dokumentów. Prawie żaden zamek nie zachował tak wielu niezwykłych piwnic, tajnych przejść i schronień wojennych. Co za schronienia wojenne Niemcom chodziły po górach? Tego jeszcze nie wiemy. Ale proszę Państwa, do 1945 roku nikt z Niemców, z pisarzy niemieckich publicystów nie bał się, nie krępował się z pisaniem o podziemiach. Dlaczego? Bo one nie tworzone zostały w systemie militarnym, tylko w systemie zachcianki właściciela obiektu. Dlaczego one powstały? Krótka, szybka odpowiedź dla masonerii. Człowiek, który swoją wielką, a tak właśnie wygląda, wielką fortunę zyskuje, szanowne panie, dzięki właśnie kobiecie, którą poznaje w Ameryce. Piękna, młoda, mądra i jeszcze bogata. I szanowne panie, kończy uniwersytet w Berkeley, nie korzystając z usług żadnej z feministycznych organizacji. Po prostu wiedza. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciu filmowi z 1945 roku z maja, kiedy to armia Patona jest w Czechosłowacji. Przyjrzyjcie się czołgom, tylko czołgom, i przyjrzyjcie się szosie uważnie, dobrze? Bardzo proszę Państwa. Proszę Państwa, oryginalne zdjęcia. Przyjrzyjcie się Państwo. Co było albo czego nie było na czołgach amerykańskich? No dobrze, pani mówi, bo to się nie zauważyło, nie było gwiazdy amerykańskiej. A jak wyglądała szosa? Dobrze, dobrze, właśnie, tak. Całkiem dobrze, tak. Przyjechała kolumna. Tak? Zdali się państwo? Także droga młodzieży, jeżeli kiedyśkolwiek się chcieli, i powiem wam jedną rzecz. Nie uciekajcie z Polski, nie zmieniajcie później swojego zawodu, bo to jest zawód, na którym się robi niesamowite pieniądze. Przewodnicy terrorystyczni robią naprawdę niesamowite pieniądze. Wy macie ten argument i jak kiedyś pewnego dnia powiecie, wyjeżdżam z Polski, bo nikt mi nie dał pracy, to zapytajcie się wtedy sami siebie, czy Einsteinowi ktoś dał pracę, albo Gatesowi i wybudował Microsoft, największy na świecie firmy. Dziękuję za to pytanie, w związku z tym zamek się boryka, ale my sobie radzimy. A, książka, tak, tak. Na pewno przesłuchamy informacje odnośnie tajnych dokumentów wywodzonych kiedyś na Zamku Czocha i potem właśnie zbrali z tego takiej wywalnej Tajnych uwaga, na Zamku Czocha i potem.
Tylko uwaga, uwaga.